Jak to jest być pewnym, że ma się przyjaciela, a potem przekonać się, że jest nic niewartym palantem, który cię zdradził a może nawet upokorzył. Pamiętasz, jak to było? Jak się wtedy czułaś? Zwróć w tym rozdziale uwagę na niejakiego malo. Rozdział drugi czyta beata Karaśmarkowska. Kaprawy, przymiotnik, zaropiały. Kaprawe oko. Kaprawe, to znaczy obklejone tą lepką, białą mazią, którą wydzielają oczy. To oko jakby zalepione własną biegunką oczną. Takie właśnie oko patrzy na mnie przez brązową szybę drzwi. O jacie. a to co? To coś stuka w szybę, z rąk wypada mi rolka ręcznika kuchennego, Toczy się i rozwija jak czerwony dywan, tyle że biały, do samych przeszklonych drzwi wychodzących na ogród. Idę do nich tą wytyczoną ścieżką, otwieram. To złoty pasztet. Astrid Blomwal. Po ciemku przestępuję z nogi na nogę w moim ogródku. Czuję na sobie spojrzenie jej kaprawych oczu, zwłaszcza lewego. Ubrana jest w ciemnoniebieskie dżinsy, o wiele za obcisłe. I w czarny t-shirt z napisem Endoszyna i ze smętnymi kolesiami na łuszczącym się zdjęciu. Dwa grube łapska, różowe, flakowate i pryszczate, wystają jej z rękawów. Ma różową, rozlazłą twarz, włosy jasne, jak sznurek do wiązania pieczeni, zebrane w koński ogon, a w lewym policzku dołeczek. Dołeczek, który, no słowo daje, jest jakby rekompensatą za tę rozlazłą twarz. I kiedy Astrid Blomwal uśmiecha się do mnie, natychmiast mości się w nim moja sympatia. Zaraz po tym uśmiechu Astrid Blomwal jakby żałowała, że odsłoniła uzębienie. Spogląda na swoje stopy, wbite w sandały na rzepy. Cześć, mamrocze. Yy, sorki, ale tak się zastanawiałam, czy przypadkiem nie jesteś tą yy, Mireille dla plansz, — Sorki, że przeszkadzam. Wiem, że już późno. Znalazłam twój adres w internecie. — Chodź, Astrid, zaraz wszystko sobie wyjaśnimy — Mówię, wprowadzając ją po czerwonym dywanie, który jest biały. — Nie musisz mi tu za nic sorkować. Ukradłaś mi tytuł złotego paszteta i dobra, nie mam ci za złe. Uważam, że każdy ma prawo do odrobiny rywalizacji w życiu. Uważam, że każdemu trzeba dać szansę. Wlepia we mnie oczy. Znaczy tylko jedno, bo drugie schowało jej się pod powieką. Hm. najwyraźniej nie złapała żartu. Ludzie często nie łapią moich żartów. I kurde, płaczę. Alarm powodziowy, układajcie worki z piaskiem, budujcie tamy. Nie becz, Astrid Blomwal. Słyszysz, nadobna panno, nie becz, bo się odwodnisz. O, masz, wytrzyj nos. Klękam, by oderwać parę kawałków z mojego czerwonego dywanu, który jest biały i wręczam jej kłąb papieru. Jakbym się oświadczała. Soczyście wydmuchuje nos. Sadzam ją na taborecie z Ikei, który nietaktownie skrzypi pod jej ciężarem. Nasz kot, Kiribul, sądząc, że to ja usiadłam, bo taboret zwykle dla mnie przeznacza takie nieuprzejme skrzypnięcie, wpada do kuchni i wskakuje Astrid Blomwal na kolana. A ona bezmyślnie zaczyna go drapać po grzbiecie, co zachęca Kiribula do zadarcia ogona i zatka. I wyeksponowania jasnobrązowej dziurki w dupce. Następnie kot się odwraca i zaczyna zlizywać łzy, które spływają Astrid po policzkach. Miło z jego strony, choć to trochę nieprzyjemne, bo jego język jest jak kawałek rzepu. Mój kot, Kiribul, przedstawiam. Astrid Blomwal. Czemu ryczysz, Astrid? No, pozostałam złotym pasztetem, chlipie Astrid. To jak mam nie ryczeć? Dopiero rok, jak jestem we Francji, dopiero co przyjechałam do Bourg-en-Bret, a już mnie wybierają na złotego paszteta. Gdzie przedtem mieszkałaś? W Szwajcarii, u sióstr. U czyich sióstr? U sióstr. U zakonnic, no wiesz, w szkole katolickiej. Łe. krzywię się mocno i trzepie rękami na znak, że bardzo umiarkowanie pochwalam wybór modelu edukacji, którego dokonali jej rodzice. Właśnie, czym się zajmują jej rodzice? Dopytuję. Matka robi ceramikę artystyczną, yy, ojciec jest Szwedem. Szwed to dobre zajęcie? Znaczy, on mieszka w Szwecji, robi różne rzeczy. Nie bardzo wiem co. Mam nadzieję, że nie on wymyślił ten taboret dla Ikei. Mówię, wskazując surowo palcem stołek. Jest za mały nawet na jeden mój półdupek, i za każdym razem daje mi to do zrozumienia. Dziwna jesteś, odpowiada mgliście astrid w zamyśleniu. Ponieważ jestem nie tylko dziwna, ale także wspaniałomyślna, proponuję jej fantę. Potem resztki szynki z kością, yy, potem kawałek tiramisu, które zrobiłam sama, tymi rączętami. Informuję ją o tym. W odpowiedzi słyszę, że dobra ze mnie kucharka. To dlatego, że moi dziadkowie mają restaurację. Wpadłam do niej, kiedy byłam mała. Jakobelix i stąd może podobny wskaźnik masy ciała. Ja jestem do niczego w kuchni, ojczy Astrid, ale robię pyszny kompot jabłkowy i zaraz dodaję. Jak ty możesz wytrzymać, że zostałaś pasztetem? To okropne, naprawdę okropne mimo wszystko. Och, ja mam nadludzką odporność. Wiem, że moje życie stanie się dużo lepsze, kiedy będę miała 25 lat. Więc czekam. Jestem bardzo cierpliwa. To smutne, jak trzeba czekać, żeby było lepiej. Mam ochotę jej odpowiedzieć: Och, tylko przez pierwsze trzy lata, potem człowiek się przyzwyczaja. Ale jasno widać, że biedna Astrid u tych sióstr nie przeszła takiej zaprawy jak ja. Na pewno nikt nie powtarzał jej dość często, że jest spasionym małpoludem. Bo ja tyle razy słyszałam takie uwagi, że teraz mam je gdzieś. Spływa, spływają po mnie jak woda po liściach lotosu. No chyba, że jestem akurat zmęczona. Albo mam okres, albo katar. W takich chwilach, okej, okay, może się zdarzyć, że stracę nieprzemakalność. Ale nie dziś. Dziś ze mną wszystko w porządku. A złoty pasztet mnie potrzebuje. Astrid otrzepuje t-shirt. Smętni kolesie ze zdjęcia jeszcze bardziej się wykruszają. Stwierdzam. Pewnie ci nie będzie miło, jak powiem, że twój t-shirt dożywa ostatnich chwil. A, bo ciągle go noszę. Dziwne nagle taki miłosny ton i ten słynny dołeczek, który się robi w jej nalanej twarzy, jakby wybrany łyżeczką. Czemu? Bo Endosin to całe moje życie. Całe moje życie, słuchałam ich dzisiaj, zanim tu przyszłam. Oni dodali mi sił. Tak? A jeśli nie wiem, co to jest endoszynę? Patrzy na mnie, jakbym powiedziała, że nie wiem, kim jest Barack Obama, więc próbuję zgadnąć. To jakiś boys band. Nie, to zespół popowy, to Rany, naprawdę nie wiesz, to oni są najlepsi, to zespół wszechczasów. I zaczyna śpiewać. I w tygodniu trzy noce, Boże jaka ona piękna. Nie znasz? Sorry, nie, mama nie słucha muzyki, Filip Dimon też nie, a ja słucham tylko, a nieważne, nie mam słuchu muzycznego. Moje uszy są za małe, za brzydkie i za pokręcone, żeby łapać melodię. Wyobrażam sobie, że aby kochać muzykę, trzeba mieć wielkie bokobrody powiewające na wietrze i zgarniające dźwięki w głąb przepastnego ucha w kształcie ostrygi. Kto to jest Filip Dumont? Taki wash and go, zastępczy ojciec i mąż w jednym. Przystojniak o szpakowatych skroniach, znany w lokalnych kręgach mieszczańskich, amator wycieczek do Wenecji, skąd przywozi wazony z Murano ozdobione jakimiś żygami z kolorowej masy szklanej. Wskazuje na parapecie jeden z okazów z dużym anturium, które wystawia obleśny jęzor. Super! stwierdza bez przekonania Astrid. Powiedz mi, Rej, co zrobiłaś, jak pierwszy raz zostałaś złotym pasztetem? Usunęłaś konto na fejsie? Nie no zgłupiałaś, po prostu zamówiłam pizzę hawajską, a potem ją zjadłam, czytając przemianę kawki, bo na drugi dzień mieliśmy sprawdzian. To ostatnie to ściema. Na pewno nie jestem z tych, którzy czytają lekturę wieczorem przed sprawdzianem. Ale nie mogę powiedzieć biednej astrid prawdy, że tamtego wieczoru, trzy lata temu, kiedy odkryłam, że zostałam złotym pasztetem, zjadłam pizzę hawajską z dodatkami w postaci smarków i łez. I przez trzy godziny oglądałam na YouTubie filmiki z Kotami, które się wożą na robotach sprzątających. Co to za jeden ten malo, jakiś tam? Skończony palant, któremu w życiu świetnie będzie szło. Ale dlaczego, dlaczego, dlaczego jest taki wredny? No, czemu to robi? Bo jest koszmarnie głupi. Prawdopodobnie przez jakiś problem zaraz po urodzeniu. Widzisz. Urodziliśmy się tego samego dnia w tym samym szpitalu w Burką Bres i myślę, że wszystkie pielęgniarki zbiegły się do mnie, bo każda chciała zobaczyć, jakie to brzydactwo przyszło u nich na świat. I nie połapały się w porę, że w sali obok małemu malowi brakuje tlenu, albo nie wiem jakiegoś gazu, który sprawia, że ludzie są inteligentni i mili. To to znowu ściema. W przedszkolu malo był moim najlepszym kumplem. Wtedy nie był ani głupi, ani wredny. Uwielbialiśmy się wygłupiać. Robiliśmy sobie smarki z plasteliny, chodziliśmy się bawić jedno do drugiego, kąpaliśmy się razem, urządzaliśmy bitwy wodne i tłukliśmy się gąbkami. Potem znaleźliśmy się w tej samej podstawówce i dalej jadaliśmy pod wieczorki u niego albo u mnie i graliśmy w Mario Karta. Popsuło się między nami w piątej klasie. Zadawał się z kolesiami, którzy mu powiedzieli: te, malo, ta twoja mirej to King Kong. Normalnie masakra, jak dupa pawiana. I w końcu zaczął tak myśleć. Ja cię fakt, kąpałem się z King Kongiem, waliłem gąbką laskę, jak dupa pawiana. A w gimnazjum w ogóle było po ptakach. Pierwszego dnia pierwszej klasy podeszłam do niego. Hej, malo! Był z grupą kolesiów, od których strasznie jechało żelem pod prysznic Aksę. Tym z reklamy, w której gołe dziewczyny seksownie się mydlą, wylewając na siebie z butelek rzeczony żel pod prysznic Aksę, chociaż każdy wie, że intymne części okropnie szczypią, kiedy się je tak po prostu namydli. Odpowiedział. No, czego? Ja. Niczego nie mówię, tylko hej, jak leci? W tym roku nie dostałam pocztówki jak zwykle, nie byłeś w Bretanii? On. Co mi tu nawijasz, gruba krowo? Ja. mu I galopem uciekłam, a wcześniej pokazałam mu język. Znowu po raz kolejny ściema. Wcale nie zrobiłam mu, wcale nie odeszłam zgrywając się na dowcipną i udając, że mi to zwisa, tylko wrosłam w ziemię z wybałuszonymi ślepiami i stałam, aż mi gałki oczne wpadły do czaszki. Nawet doskonale słyszałam, jak się toczą to tu, to tam, niczym kule bilardowe, a trzy godziny później, gdy pielęgniarka szkolna wydobyła je szczypczykami do ślimaków i wsadziła na miejsce, odzyskałam wzrok i spojrzałam na świat, w którym stałam się grubą krową. Gruba krowa nosiła zbyt opięty t-shirt, zbyt opięte dżinsy, zbyt opięte buty, wylewała się z ciuchów i ze świata. No ale oczywiście nic z tego nie wyjawiam Astrid. A to dlatego, że aktualnie widulkę pochłania beczenie na tym taborecie z Ikei, który ostrzega, że jest dla niego za ciężka. Zresztą trudno jej się dziwić. Ja też swego czasu wypłakałam kałuże łez, a teraz mam to gdzieś. Tam to było dawno, dawno temu. Byłam mała. Hej, Kiribul, nie, zażygasz Astrid. W ostatniej chwili strącam z kolan pół szwedki Kota, którego klateczką piersiową zaczęły wstrząsać skurcze. Ledwo znalazł się na podłodze, radośnie zwraca bezkształtny kłąb kłaków, niestrawionych chrupek i jakiegoś zielska, po czym na ich widok zwiewa w podskokach. Sorry, mówię do Astrid, wycierając lepki kłębek resztką czerwonego dywanu, który jest biały. Spokojnie, wiem, że lizał cię po twarzy, ale to nie ma nic wspólnego z tobą. Już taki jest, obżera się zielskiem w ogródku, jakby do niego nie docierało, że natura stworzyła go drapieżnikiem. – Z kim rozmawiasz, Mirej? – do kuchni wchodzi mama. Astrid podnosi na nią wzrok, patrzy na mnie, znów na mamę, znów na mnie. Na pewno, jak wszyscy się zastanawia za sprawą jakiej strasznej pomyłki, gnom mojego pokroju mógł wyskoczyć z awatara Katrin Denef, którym jest moja matka. – Dobry wieczór – bełkocze Astrid. – Mamo, to Astrid. Astrid, to moja mama. – Mamo… Astrid jest tegorocznym złotym pasztetem, zajęła moje miejsce. Uczyła się u sióstr i jest fanką Endoshine. Znasz Endoshine? Oczywiście, wzdycha mama. Przykro mi, Astrid, to absolutnie obrzydliwy konkurs. Próbowałam załatwić, żeby go zakazano, ale szkoła nic nie może zrobić, skoro odbywa się w internecie. Prawdziwy skandal. Mam nadzieję, że nie jesteś zbytnio wstrząśnięta. Dziękuję, mam Astrid. To straszne, bo mieszkam tu niecały rok. Słabo znam miasto i mam mało znajomych. Myślałam, że ludzie będą tu mili. W tym mieście są mili ludzie, mówi mama. Na przykład Mirej. Trzymaj się Mirej, ona jest miła i silna. Ja. Nie słuchaj jej Astrid, to ściema. Na okrągło powtarza, że powinna była symulować jakiś potworny ból głowy w fatalną noc mojego poczęcia. To było przed południem, oznajmia mama. Wychodzi z kuchni, a ja odprowadzam ją wzrokiem, pilnując się, by udawać córkę zupełnie niewzruszoną wyłapanym komplementem. To dopiero rzadkość. Ze strony mojej nieznośnej matki. Kto wie jednak, czy nie pod wpływem tego komplementu wypalam. Mam pomysł? Może skoczymy do trzeciego paszteta? Ona też musiała się podłamać. W dodatku to mała z pierwszej. Prawie pewne, że brakuje jej dojrzałości i dystansu. Późno już, zauważa Astrid. No, ale jak zobaczyła wyniki, założę się, że nie śpi. Idziemy wygooglować jej nazwisko. Idris. W Bres pojawia się tylko przy jednym adresie, w dzielnicy Wen, po drugiej stronie miasta. Potem idziemy wytłumaczyć rodzicom, że musimy iść tam natychmiast, chociaż jest późno, bo to dla dobra naszej młodszej współlaureatki. Pozwalają. Filip Dumont. Podrzucić was samochodem? Ja. Nie, dzięki tatusieczku kochany, najlepszy tatku świata, ojcze w pełnym znaczeniu słowa i królu prawdziwego ojcostwa. Śmierdzimy jeszcze wymiocinami Kiribula, więc BMW na pewno by nas nie wpuściło na pokład. I tak zresztą obydwie, Astrid Blomwal i ja, wolimy przejść się nocą, przejść się po ciemnym burkom bre i lepiej poznać.